Dzień dobry, witam w Instytucie SkinLogica, miejscu, gdzie profesjonalnie zajmujemy się trwałą depilacją laserową, modelowaniem serwetki i odmładzaniem skóry. I to właśnie o naturalnym podejściu do regeneracji i odmładzania skóry porozmawiamy dziś z panią dr Kariną Jurgelaniec. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry pani Agato, witam wszystkich serdecznie. Pani doktor, dlaczego zabieg z wykorzystaniem fibryny jest tak różny od pozostałych zabiegów medycyny estetycznej? Najważniejszą cechą wyróżniającą fibrynę bogatopłytkową od innych zabiegów medycyny estetycznej jest to, że jest to całkowicie naturalny zabieg, bo pozyskujemy krew własną pacjenta. Komórki macierzyste mamy tam oraz czynniki wzrostu z płytek krwi. Dzięki temu możemy regenerować naturalnie, zupełnie naturalnie skórę. Dlatego jest to tak wspaniały zabieg, naprawdę polecam. Ale czym właściwie jest ta fibryna? Fibryna bogatopłytkowa. Nazwa wzięła się od białka, które krąży u nas we krwi, a zabieg fibryny bogatopłytkowej jest to tak naprawdę niekwestionowany następca osocza bogatopłytkowego, tylko znacznie mocniejszy, o większej sile odbudowy. Dzięki temu jest to taka rewolucja w medycynie regeneracyjnej. Na czym polega taki zabieg? Jak wygląda cała procedura zabiegowa? Po zbadaniu i ustaleniu oczekiwań pacjenta, co jest oczywiście najważniejsze, znieczulam obszar zabiegowy kremem, następnie pobieram krew, odwirowywuję tą krew, przygotowuję materiał i tak zupełnie naturalny materiał podaję w skórę pacjenta bardzo cieniutkimi igłami, więc zabieg jest stosunkowo bezbolesny. Pani doktor, jakich efektów możemy się spodziewać? Po zabiegu możemy zaobserwować większe napięcie i sprężystość skóry. Skóra coraz bardziej staje się nawilżona, odżywiona, zregenerowana. Następuje odbudowa ubytków tkankowych oraz ten owal twarzy jest przywracany. I to, co najbardziej lubią oczywiście pacjenci, nie tylko pacjenci, my również, to jest wypłycenie zmarszczek oraz redukcja blizn. Czyli to, czego najczęściej oczekują nasi pacjenci. Dla kogo dedykowany jest taki zabieg? Dla wszystkich, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jeszcze chciałabym tutaj dodać, że można zastosować go w każdej praktycznie okolicy ciała, wszędzie tam, gdzie skóra stała się wiotka i pomarszczona. Jest to również dekolt, dłonie, skóra nad kolanami, może być to okolica łokci. A co z bliznami i rozstępami? Jak najbardziej, jest to doskonała terapia na rozstępy, blizny, na celulit również. I w jakim wieku można wykonywać taki zabieg? W każdym. Już po 25 roku tak naprawdę życia skóra zaczyna się starzeć, organizm cały zaczyna się starzeć, więc jest to doskonała profilaktyka, aby zacząć w tym wieku. A w późniejszym, jeżeli skóra już jest dojrzała, no to wtedy jako cofnięcie tych zmian, które nastąpiły przez lata. Pani doktor, czy taki zabieg należy powtarzać? Tak, oczywiście. Wykonujemy 3-4 zabiegi w odstępach 4-tygodniowych. Już po pierwszym zabiegu obserwujemy pozytywne efekty, takie jak nawilżenie, odżywienie i zregenerowanie tej skóry. Jeżeli się u osób, głównie u kobiet, pojawiają jakieś drobne zmiany wypryskowe, to one się przestają pojawiać. Ale odbudowa i taka głębsza regeneracja następuje dopiero po 3-4 zabiegach. A proszę mi powiedzieć, jak należy przygotować się do takiego zabiegu? Mamy dwa główne zalecenia. Pierwsze to jest woda. Oprócz 2-3 litrów wypijanej wody, tej, co powinniśmy wypijać na co dzień, godzinę przed zabiegiem wypijamy około 1,5 litra wody. Drugie zalecenie to jest takie, że 10 dni przed, 10 dni po zabiegu należy odstawić wszystkie leki przeciwzapalne, takie jak kwas acetylosalicylowy, ibuprom, ketonal. W zamian, jeżeli jest taka potrzeba, można przyjąć paracetamol bądź pyralgin. A czy są jakieś zalecenia szczególne, pozabiegowe? Tak naprawdę bardzo proste. Tego samego dnia nie nakładamy makijażu ani kremu. Ja tutaj po zabiegu nakładam krem. W domu przez 3 dni unikamy sauny, unikamy intensywnego wysiłku, nie tulimy się do zwierząt, nie sprzątamy brudnych pomieszczeń. Jeżeli chodzi o taką pielęgnację, to zmywamy twarz delikatnym płynem micelarnym bądź jakimś żelem i osuszamy ręcznikiem takim papierowym, nie w swoim na co dzień, tylko papierowym. A jeszcze jedno bym, pacjentki najczęściej proszę, aby pędzle, które i gąbki, które używają do makijażu, aby wyprały przed zabiegiem, żeby potem były czyste. Czy są jakieś przeciwwskazania? Kto nie może wykonywać takiego zabiegu? Przeciwwskazań jest niewiele. To są głównie choroby krwi, choroby nowotworowe, choroby wątroby, jakieś ostre schorzenia, choroby autoimmunologiczne, chociaż tutaj jest jeden wyjątek. Choroba Hashimoto, możemy tutaj zastosować fibrynę, jeżeli tarczyca jest wyrównana hormonalnie. Nie stosujemy tego u kobiet w ciąży, u osób karmiących piersią.
oraz u osób, które przyjmują leki przeciwkrzepliwe, leki przeciwzapalne, chyba że mogą te leki odstawić, no i sterydy. To by było na tyle. Czyli... Dziękuję serdecznie za wyczerpujące odpowiedzi. Proszę do zobaczenia. Bardzo. Do zobaczenia. Cieszymy się po zabiegu piękną, zdrową skórą.